Witam serdecznie. Po restarcie telefonu albo aktualizacji EMUI może nam się zdarzyć taka sytuacja, że mamy wybór języka, wybór regionu. Przechodzimy dalej, ustawienia Wi-Fi, na razie wszystko bez problemu. Klikamy dalej, regulamin usługi Huawei, tak, zgadzamy się i HW Startup Guide mruga i znowu wybór Wi-Fi. Wybór języka, regionu, Wi-Fi i tak w kółko do nieskończoności. Trzeba namierzyć ten HW Startup Guide, przejść sobie do wiadomości na dole, prawy dolny róg, w tą ikonkę musimy kliknąć i mamy wymóc zatrzymanie, ale wcześniej pamięć, wykorzystano w pamięci wewnętrznej. Klikamy, przechodzimy do wyczyść dane, wyczyść w pamięci podręcznej, wymóc zatrzymanie. I wtedy, jeżeli tak to jest wtedy zatrzymano i możemy procesować dalej. Jak trafić do tego menu? Tutaj jest poziom zużycia. Pokazują się właśnie nam te aplikacje przy poziomie zużycia, a to jest w menadżerze baterii. Czyli menadżer baterii, na dole mamy poziom zużycia. No a od początku to przechodzimy w ustawienia zaawansowane, w menadżera baterii zaraz pod pamięcią i przechodzimy na poziom zużycia i do HW Startup Guide, który zatrzymujemy i wtedy normalnie cała procedura aktualizacji i wyboru języka i wyboru konta Google przechodzi bez najmniejszego problemu. Jeszcze raz przypomnienie, jak to wygląda. A taką pomocną funkcją, żeby zrzucać ekran, jest wybór inteligentna pomoc i następnie mamy pasek nawigacyjny i wybieramy sobie taki fajny układ z tymi podwójnymi liniami i strzałeczką w dół. I dzięki temu jest łatwiej i szybciej.